Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, bez chwili już dalszej tutaj i zapraszamy, tylko próbuję. Przepraszamy, my tutaj technicznie jeszcze ogarniamy rzeczywistość. Zapraszam, już widzę wspaniałego kolejnego lekarza psychiatrę, pana doktora Pawła Jastrzębowskiego i współpracującą Olgę, ale nie mogę zobaczyć. O, znalazłam. Kobylińska, jestem. Tak, tak, już widzę, tylko próbuję dodać spotlight, tak, żeby wszyscy mogli Państwa zobaczyć. Kontynuując nasze dzisiejsze rozważania, właściwie o tym no, rozmawialiśmy w pierwszej rozmowie, że zdarzają się bardzo często, się pojawiają samookaleczenia u osób z diagnozą borderline. I niezwykłe osoby po raz kolejny, zapraszamy naprawdę samych wspaniałych specjalistów w dniu dzisiejszym. Zresztą tak sobie myślę, że Paweł jest kolejnym poszukującym psychiatrą, bo na jakimkolwiek szkoleniu psychoterapeutycznym w Polsce nie byłam, gdzieś się tam spotykałam. I chyba też jesteś szkolącym się, prawda? Nie tylko lekarzem psychiatrą, ale również psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, też już lada moment kończącym, prawda? Czy już skończyłeś? Znaczy, zawiesiłem teraz na rok, czwarty rok studiów, więc jakby nie kończę w tym roku, tylko w przyszłym podejmę próbę, by no dokończyć tak, te studia, ale tak. Wkroczenie w terapię dialektyczno-behawioralną, którą przez ostatni rok też tutaj miałeś, było mocno angażujące, wydaje mi się, więc to zrozumiałe. Ale znowu, kolejne osoby, które szukają, które rozumieją, które okazują wrażliwość, empatię i zrozumienie. I proszę Państwa, już żeby nie przedłużać, pan doktor Paweł Jastrzębowski, pani magister Olga Kobylińska, co sygnalizują samookaleczenia, tak? I jakich tutaj działań od nas wymagają? Więc wydaje mi się, że Olgę wyrzuciło, a Olga ma prezentację. Natomiast mogę już zacząć mówić. Jestem, słuchajcie, przepraszam najmocniej, ja tylko potrzebowałam chwili, żeby móc właśnie udostępnić prezentację. Super. Więc sekundę. O, zaraz. Powiedzcie mi tylko, czy to działa, bo robię to po raz pierwszy. Okej, jeszcze tylko można wyłączyć pokaz prezentacji, w sensie, bo ją widać tylko, że jest w formie tej takiego edytowania. Jakby się leciutko powiększyła. Czekajcie, bo ja kiedyś pamiętałam, jak to się robi, a w tym momencie nie pamiętam. Na dole po prawej? Nie, ale ja mam... Tu? Nie. Aha, ten taki jakby ekran. Bo na górze jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pokaz slajdów na górze. Tak, dobra. Głównych i tak dalej, jest tam pokaz slajdów. A, tam też. Czekajcie, bo mówię, ja zupełnie nie wiem tego. Po prostu. Dobra, bo czekajcie. Teraz rysowanie, jeszcze dalej i pokaz slajdów będzie troszkę dalej. Jeszcze troszkę w prawo. Jesteś w ciach animacji, pokaz slajdów jest. Stop. A, jest, dobra, mam to. Świetnie. Dobra. Tak jest. Już zostaliśmy przedstawieni. Bardzo miło. Nam miło, że możemy przed Państwem wystąpić dzisiaj. Tak. No dobrze, to zaczynamy. Tak jest. Zaczynamy. Szanowni Państwo, trochę z Pawłem założyliśmy, że nasze wystąpienie będzie dedykowane przede wszystkim osobom bliskim, osób samookaleczających się. Założyliśmy, że dobrze byłoby stworzyć taką przestrzeń do zapoznania się z podstawowymi pojęciami, takim wprowadzeniem do tematu. I założyliśmy też, że Państwo będziecie aktywnie zadawać pytania w trakcie. Nie ukrywam, że nasze wystąpienie w dużej części opiera się na tym, że będziemy mogli się jakoś odnosić do Państwa potrzeb. Więc mamy bardzo podstawową prezentację, która trochę wprowadzi nas w podstawowe zagadnienia, ale zachęcamy, myślę, że mogę mówić za nas oboje, bardzo serdecznie do zadawania pytań. Ja co prawda nie widzę czatu, ale Paweł, gdybyś mógł być na to uważny. Widzisz czat? Będziemy wspierać, jeżeli będą jakieś takie pytania.
To będę, będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Więc tak naprawdę absolutnie nie wartościując samouszkodzeń jako takich, przyjmuje się, że mimo wszystko dzielimy je na samouszkodzenia bez intencji samobójczych i na zachowania samobójcze. Te bez intencji samobójczych różnią się oczywiście od tych zachowań samobójczych, natomiast ten podział często niestety kończy się tym, że otoczenie unieważnia samouszkodzenia bez intencji samobójczych. Także jeżeli są to samouszkodzenia, które w jakiś sposób nie mają szansy skończyć się samobójstwem, to niestety otoczenie odnosi się do nich jako do takich trochę mniej istotnych, mniej zagrażających, no i je po prostu unieważniamy. Jeśli chodzi o samouszkodzenia z zamiarem samobójstwa, one oczywiście dosyć często kończą się samobójstwami. Co prawda badania potwierdzają większą częstość prób samobójczych podejmowanych na przestrzeni życia przez kobiety, ale jednocześnie większy odsetek dokonanych samobójstw skutecznych dotyczy mężczyzn i skala światowa wygląda w ten sposób, że na jedną kobietę popełniającą samobójstwo przypada 3 mężczyzn, którzy takie samobójstwo popełniają. W Polsce ten współczynnik jest większy, na jedną kobietę przypada więcej niż 6 mężczyzn obecnie, to są dane CBOS-u. Więc ten współczynnik jest bardzo, bardzo niepokojący. Teorie dotyczące tych dysproporcji w ogóle w podejmowaniu prób nieskutecznych są różne. Jedna z nich mówi o tym, że jednak kobiety są częściej unieważniane, znaczy ich emocje są unieważniane, ta przestrzeń do wyrażania zwłaszcza złości jest dużo, dużo mniejsza. Natomiast są to teorie, które no, próbują to wyjaśnić i odnosić się, podejść jest wiele. Jeśli chodzi o samouszkodzenia bez intencji samobójczych, no to mamy całe spektrum odcięcia, uderzenia głową w różne miejsca czy w różne rzeczy, przypalanie, uderzanie się, drapanie, przerywanie ciągłości naskórka czy rozdrapowanie gojących się ran, ale również przyjmowanie leków w dawkach przekraczających leczenie. Myślę sobie, że jednak kluczowym aspektem tutaj jest kontekst, to znaczy czemu ma to służyć, tak? I czy jest to kwestia intencjonalna, czy też nie. Paweł. Jeśli mamy do czynienia z samookaleczeniami, dowiadujemy się, że osoba dokonuje samookaleczeń, warto z góry nie zakładać, że właśnie już wiemy, jaka jest przyczyna. I ja nie mogę Państwu podać jednej przyczyny, która będzie zawsze tą właściwą dla danej osoby. Stąd ogromna potrzeba zdiagnozowania problemu, przy czym no, nie mam na myśli tutaj przypięcia łatki czy etykiety jakiejś, czy zakwalifikowania kogoś do kategorii diagnostycznej, raczej zrozumienia, z czego wynika problem, na ile mamy tutaj właśnie udział czynników biologicznych, genetycznych, na ile udział środowiska, w którym dana osoba się wychowywała, rozwijała już od momentu życia płodowego tak naprawdę, jakie tutaj czynniki działały, biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, więc tak naprawdę i w jakim środowisku funkcjonuje ta osoba obecnie, jaką rolę dla niej spełniają samookaleczenia, bo tutaj też ta rola może być naprawdę różna, dla każdej osoby inna. Stąd bardzo szeroka diagnoza. Najlepiej, żeby tę diagnozę przeprowadzał nie tylko psychiatra, ale również psychoterapeuta, również psycholog, w tym no, część psychoterapeutów również przeprowadza diagnozy właśnie rozpoczynając psychoterapię. Stąd też jeśli zauważymy taki problem, warto zachęcić taką osobę, jeśli mamy do czynienia ze sobą dorosłą, a z nastolatkiem, też zachęcać, udać się z nim, z dzieckiem udać się na diagnozę. Najlepiej, żeby to na tę diagnozę udali się oboje opiekunowie, jeśli mamy 2 opiekunów. Warto, żeby dostarczyć możliwie dużo danych na temat dotychczasowego leczenia, rozwoju dziecka, procesu edukacji, czyli tutaj nawet mogą być przydatne w przypadku zgłoszenia się z nastolatkiem do psychiatry, świadectwa czy opinie z przedszkola, tak, pokazujące rozwój dziecka. Dlaczego to jest tak ważne? Bo różne zaburzenia, jak na przykład pewne objawy nadruchliwości, impulsywności,
które gdzieś tam mogą klasyfikować, ale nie muszą kwalifikować osoby do rozpoznania ADHD, mogą sprzyjać temu, by rozwinąć ten sposób radzenia sobie, jakim są samookaleczenia. Zwykle możemy założyć, że nie możemy tego zakładać, musimy przeprowadzić diagnozę. Natomiast często samookaleczenie jest sposobem radzenia sobie z cierpieniem. I tu znowu nie wiemy, dlaczego dana osoba tak bardzo cierpi. To trzeba dokładnie zdiagnozować. Nie możemy założyć z góry, że wiemy, skąd to cierpienie się bierze. Nie wiemy, dlaczego ta osoba wybiera tę metodę radzenia sobie czy nie posiada odpowiednich umiejętności. Jakie to są umiejętności, które mogłyby te samookaleczenia zastąpić czy im zapobiec. Stąd taka istotna rola zgłoszenia się do psychiatry czy psychoterapeuty. Nie obawiajmy się tego. No właśnie, nie chodzi to o przypięcie łatki, a ponieważ... Ojej, zapomniałem, który to filozof powiedział, ale jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Również ta diagnoza z czasem może się zmieniać, jeśli będziemy lepiej właśnie, Heraklit, zgadza się. Dokładnie. Sprawdzałem to przed, ale przez stres wymknęło, jakoś uciekło to z mojego umysłu. Tak jest. Okay. Ja bym może dopowiedziała ze swojej strony, że my mamy wiedzę dotyczącą tak różnych mechanizmów związanych z samookaleczeniem, ale rzeczywiście wzięcie pod uwagę indywidualnego kontekstu każdej osoby, to naprawdę może być różny kawałek, który gdzieś tam nam zagra, więc tutaj absolutnie nie zakładamy od razu, że wiemy, o co chodzi. Często używamy określenia nie zakładamy, tylko badamy, pytamy, sprawdzamy, tak, więc tutaj jak widać na kolejnym slajdzie, samookaleczenia zwykle pojawiają się w tym okresie nastoletnim, stąd wiele z tego, co będziemy mówić, będzie dotyczyło nastolatków i ich rodziców. Tutaj również do okaleczeń, które są zauważane i odnotowywane, częściej dochodzi u dziewcząt, ale też inną postać przybierają te okaleczenia u chłopców, stąd czasami mogą też nie być rozpoznawane. Tutaj też musimy dać pod uwagę fakt, że często okaleczenia nie są zauważane przez bardzo długi okres czasu. Nawet te najbardziej tutaj typowe. Natomiast w przypadku chłopaków to może być narażanie się na sytuacje, które wywołują ryzyko uszkodzenia ciała, bardzo intensywne uprawianie sportu, czy bardzo takich sportów kontaktowych może być tego przejawem. Tutaj niestety też ten wiek wiąże się z dużym nasileniem myśli samobójczych. Stąd samookaleczeń nie powinniśmy ignorować. One też mogą, wiemy, że są jednym z czynników ryzyka, zwiększającym ryzyko popełnienia samobójstwa. Mogą u niektórych osób, tu znowu nie zakładamy, że zawsze tak jest, ale u niektórych osób mogą pełnić rolę takiego przygotowania do próby samobójczej. I aż 16% nastolatków samookalecza się, naprawdę często rodzice o tym nie wiedzą. Nawet najbliższe osoby o tym nie wiedzą. W przypadku nastolatków nie możemy ich tak kontrolować, oglądać całych i sprawdzać, czy tych okaleczeń nie dokonują. A te okaleczenia często mają miejsce w takich miejscach na ciele, których nie widać. Też młodzi ludzie z wielu powodów. I tu znowu dla każdej osoby będzie to inny powód. Nie chcą, by rodzice o tym się dowiedzieli, robią wszystko, by rodzice się o tym nie dowiedzieli. Czy to, żeby tych... Często to jest z takich intencji, nie chcę rodziców martwić, nie chcę innych obciążać swoimi problemami. Ale też nie jest to jedyna możliwa odpowiedź na pytanie, dlaczego dziecko, nastolatek ukrywa się z okaleczeniami. To ważne. Myślę, że to padło dzisiaj... Aha. Tylko zwrócę uwagę, że to może być szok, tak? Jak na pytanie, dlaczego ktoś się samookaleczy, odpowiadamy, bo to działa. Aha. Bo to działa, co warto podkreślić, że działa na krótką metę, tak? Działa na krótką metę, ale działa, przynosi na przykład ulgę w cierpieniu.
odwracając uwagę od bólu psychicznego, skupiając na bólu fizycznym w danym momencie. Działa czysto biologicznie, dlatego że na uszkodzenie ciała nasz mózg odpowiada, to już dzisiaj padło, uwolnieniem większej ilości serotoniny, większej ilości również endorfin, po to, by kiedy to ma znaczenie ewolucyjne, kiedy dochodzi do uszkodzenia ciała w sytuacji zagrożenia życia, żebyśmy nie stracili tej przytomności i żebyśmy nie byli niezdolni do walki czy ucieczki. Stąd czysto biologicznie uszkodzenie ciała, zadanie sobie bólu, może skutecznie redukować przez chwilę cierpienie. Z czasem te uwalniane endorfiny też mogą prowadzić do tego, że samo okaleczenie będzie kojarzyło się nawet z czymś przyjemnym, czy wręcz będzie uzależniać, tak? Może do tego również dochodzić. Ponadto, jeśli to raz zadziała, jest większe prawdopodobieństwo, że zastosujemy to po raz kolejny i im więcej razy to stosujemy i przynosi to nam ulgę, tym większe ryzyko, że będziemy to stosować dalej i tym trudniej będzie nam zastąpić tę metodę radzenia sobie innymi metodami, tymi metodami, których uczymy się na przykład w treningach. Dlatego sam trening umiejętności terapii dialektyczno-behawioralnej może nie być wystarczający, do tego potrzebne jest też wsparcie w trakcie terapii z terapeutą indywidualnym oraz coaching telefoniczny, który jest jednym z elementów terapii dialektyczno-behawioralnej, czyli wspieranie przez terapeutę wprowadzania umiejętności zastępujących samookaleczenia w codziennym życiu. A to chyba może zbyt konkretnie już poszedłem w stronę terapii dialektyczno-behawioralnej. Niemniej jednak jest to jedna z metod terapeutycznych, które szczególnie bierze pod uwagę samookaleczenia jako jeden z pierwszorzędowych tutaj celów naszego działania na początku terapii. Dlaczego? Dlatego, że jest to właśnie jedno z niebezpieczniejszych działań uniemożliwiających nauczenie się nowych umiejętności. Ja bym tylko dopowiedziała, że oprócz tego aspektu biologicznego, z takiej perspektywy symbolicznej to również działa, bo jeżeli ktoś cierpi i nie jest w stanie wyrazić tego cierpienia inaczej, to to samookaleczenie ma też taki aspekt, że w jakiś sposób te emocje wyrażam, tak? Po prostu, niezależnie od tego, jak bardzo jest to bolesne i jak bardzo jest to szokujące, że czasami dla otoczenia, że to akurat w taki sposób, to jednak zdarza się, że słyszymy w gabinecie, że przynajmniej to cierpienie ma jakiś sens, tak? Ma jakąś formę, że jest jakkolwiek wyrażone. Więc tutaj naprawdę to nie jest tak, że ktoś samookalecza się, bo ma jakieś, cudzysłów, widzimisię, tak? Albo że robi to, żeby zwrócić na siebie uwagę, bo taki argument też często pada. Tylko naprawdę z różnych perspektyw, w bardzo taki zaskakujący sposób i w bardzo pewnie nieadekwatny, ale jednak jakoś działa, tak? Gdybyśmy tak już musieli... Tu tylko bym dodał jeszcze na chwilkę, jeszcze do tego, co powiedziałaś przed chwilą, że chociaż osoba, która dokonuje samookaleczenia, nie robi tego, żeby zwrócić uwagę, to jeśli dokonując okaleczenia, to okaleczenie staje się tym, co przyciąga uwagę otoczenia i sprawia, że to otoczenie daje nam dużo ciepła, troski, ze zwróceniem uwagi na właśnie albo daje to ciepło i troskę i zainteresowanie tylko wtedy, kiedy się okaleczamy, może to wzmacniać to zachowanie okaleczenia, co nie znaczy, że osobie, która się okalecza, powinniśmy całkowicie przestać okazywać jakieś zainteresowanie. Nie. Chodzi o to, by to zainteresowanie okazywać przede wszystkim wtedy, kiedy ta osoba się nie okalecza i kiedy ta osoba robi rzeczy skuteczne. Nie wiem, czy to było jasne. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, ale mi umknęła przed chwilą. To jedziemy w górę? Tak jest. Szanowni Państwo, żeby trochę też może pokazać, o co nam chodzi, kiedy w ogóle mówimy o tym, że samookaleczenia potrafią jakoś zadziałać, tak? To używa się takiej przenośni gór. Myślę, że tutaj specjaliści pracujący w DBT są zaznajomieni z akurat tą... z tym rysunkiem, który będę teraz, uwaga, rysować. Więc wyobraźmy sobie, że idziemy w górę. Myślę sobie, że nawet osoby, które nie były w górach, wiedzą, że w Bieszczadach jest tak, że jak zaplanujemy sobie dobrze wyjście,
no to nie namachamy się za mocno, to znaczy możemy trochę pochodzić pod górę, ale generalnie może być też przyjemnie spacerowo i oczywiście przydadzą się dobre buty, kurtka i plecak, ale nawet jeśli zdarzy nam się tego nie zabrać, to jest szansa, że wrócimy w jednym kawałku. Później mamy Tatry, no nie w Polsce. No i w Tatry zależy, gdzie idziemy, prawda? Ale w te wysokie Tatry, bez dobrego przygotowania, Tatry to tu, bez dobrego przygotowania sprzętowego będzie nam raczej ciężko, tak? W Tatrach już rzeczywiście można zginąć bez problemu. Natomiast chodzi o ten poziom przygotowania się, tak? O sprzętowy, o kondycyjny, o żywieniowy również. Później mamy Alpy. Ja w Alpach nie byłam, ale słyszałam, że można jechać w Alpy i dawać radę i jeździć na nartach. Natomiast jeśli wspinamy się już gdzieś wyżej, proszę wybaczyć moje marne umiejętności plastyczne, to dochodzi już na przykład aklimatyzowanie się, tak, na poszczególnych wysokościach. To znaczy przygotowanie się do wspinaczki w Alpach, a przygotowanie się na Bieszczady jest trochę inne. Myślę, że wszyscy się co do tego zgodzimy. No i mamy nasze... Tu mi się jeszcze zmieszczą Himalaje. Wyobraźmy sobie, że dobra, to są Himalaje. Teraz wyobraźmy sobie, że wszyscy dzisiaj na konferencji wymyślamy sobie, że idziemy na Mount Everest. Myślę sobie, że zgodzimy się również co do tego, że jak już na ten Mount Everest wejdziemy, to raczej nie będziemy tam rozbijać pikniku. Nie będziemy robić sesji zdjęciowej, rozkładać się i dobrze bawić, tylko raczej na Mount Everest się wchodzi, stawia się flagę i się stamtąd ucieka, ponieważ dosyć łatwo można zrobić sobie krzywdę nawet i bez tego. Teraz wyobraźmy sobie, że tak naprawdę te góry to są poziomy różnych emocji, tak? I my z tych gór możemy zejść w różnych momentach. Jeżeli coś nas irytuje na przykład, tak? Ale reagujemy na bieżąco, to z tych Bieszczad złości jesteśmy w stanie zejść całkiem bezboleśnie. Im wyżej, im wyższe te góry, no tym dalszą drogę mamy też w dół. Natomiast jeżeli tylko zauważamy te emocje, to możemy działać. W przypadku, tutaj bardzo ważne sformułowanie, unieważniającego otoczenia. W reakcji na nasze emocje dostajemy na różnych etapach tych gór informacje, że w jakiś sposób przesadzamy, że nasza reakcja jest nie do końca adekwatna. Ja może rysuję złym kolorem. I teraz oczywiście rodzimy się z różną wrażliwością. Jeśli rodzimy się z wrażliwością, która no, jest jakoś tam przeciętna i mamy otoczenie, które nas wspiera w tych emocjach, to generalnie raczej rośniemy na zdrowych ludzi. Natomiast jeśli rodzimy się z dużo wyższą wrażliwością, to znaczy dużo łatwiej reagujemy na bodźce, dużo szybciej wchodzimy na Himalaje złości, tak? I do tego wychowujemy się w otoczeniu, które na nasze emocje reaguje komunikatami unieważniającymi, to znaczy nie przesadzaj, tak? Nie narzekaj, inni mają gorzej, to ostatecznie, mocno skracając cały proces, uczymy się tego, że dopiero w Himalajach możemy reagować na to, że coś się dzieje. Innymi słowy, dopóki, nie wiem, nie mam otwarcia złamanego, nie zginie mi ktoś z rodziny i nie zawali mi się świat, to tak naprawdę nie mam prawa czuć złości, nie mam prawa czuć smutku, tak? Mocno upraszczając może ten proces. I unieważnienie ze strony otoczenia kończy się ostatecznie samounieważnianiem. To znaczy osoby, które samounieważniają, nie zauważają różnych bodźców na bieżąco, tylko zauważają rzeczy dopiero, kiedy jesteśmy już w tych Himalajach i zejście jest dużo ciężej. To po pierwsze, bo ponieważ na etapie wszystkich innych gór mówią sobie nie, wydaje mi się, nie, przesadzam, tak? Tutaj jestem, nie wiem, w złym nastroju i mi się po prostu wydaje. Inną częścią tej grafiki jest jeszcze to, że w tej wrażliwości różnimy się tempem schodzenia z gór. I w sytuacji, w której schodzimy dosyć szybko, to są często te osoby, które wzbudzają się szybko, ale też bardzo szybko się uspokajają, najczęściej tych samookaleczeń nie ma, ale jeśli wchodzimy na Himalaje i utykamy i to schodzenie zajmuje nam więcej czasu, to samookaleczenia tutaj pełnią rolę takiego pewnego rodzaju, nie wiem, czy bufora, czy rozładowywacza, czy sposobu radzenia sobie właśnie w tych Himalajach. Paweł, chcesz coś powiedzieć a propos tego? Ja tutaj bym jeszcze, no właśnie, znowu mi umknęło to, co chciałem powiedzieć, bo myślę o dwóch rzeczach równolegle, o tym, co przed chwilą się zaczęło na czacie i do tego bym zaraz nawiązał, od razu wykorzystałbym okazję, żeby odpowiedzieć na jedno z pytań, które się pojawiło. A, już wiem, co chciałem powiedzieć, bo czasami, jeśli tak jak mówiłaś przed chwilą, dopiero kiedy się też okaleczy, czyli zareaguje ekstremalnie, jest zauważane
i moje cierpienie, taką rolę takiego uważnienia tego cierpienia właśnie może pełnić, jak na poprzednim wykładzie była mowa, uznanie, podanie leku, że to ono też jest jakby, dostałem lek, więc to, co rzeczywiście jest prawdziwym cierpieniem, to nie jest mój wymysł, bo ten lek jest dowodem na to, tak jak blizna czy okaleczenie jest dowodem na to, że moje cierpienie jest rzeczywiste, prawdziwe, istnieje, tak samo ten lek, tak samo czasem diagnoza, nadanie jednak tej etykiety, diagnozy, że to depresja czy zaburzenie borderline, też może być dla osoby, która cierpi z tego powodu, uprawomocnieniem tego cierpienia, tak? Czasem oczywiście to samo, w zależności jak podane, jak rozumiane, może być jednocześnie unieważnieniem, bo ty masz po prostu depresję i taki po prostu jesteś, będzie już unieważnieniem, a nie uprawomocnieniem. Zahaczyłbym teraz o i temat, wykorzystałbym okazję, że ten temat się pojawił na czacie, pojawiło się sporo odpowiedzi na ten temat. To jest na czacie, ponieważ nie widzę czatu. I właśnie chcę tobie powiedzieć, tak. Pytanie, czy terapeuta poinformuje, myślę, że dotyczy też psychiatrów, czy psychiatra poinformuje rodzica, że dziecko się okalecza? No i pierwsza odpowiedź jest taka, że tak, zdecydowanie poinformujemy o tym rodziców, jeśli dochodzi do właśnie samookaleczeń, czy jest duże ryzyko samobójstwa. Wszelkie takie ryzykowne rzeczy, czy nie wiem, nadużywania alkoholu na przykład, czy używania narkotyków przez młodego człowieka. No jednak musimy o tym powiedzieć. Znowu to musimy, jak coś jest ze słowem musimy, czy zawsze, to zwykle są jakieś wyjątki jednak w tej sytuacji, ale może nie powiedziałbym o wyjątkach, tylko raczej warunkach. Oczywiście tutaj też to padło w odpowiedziach na czacie, że ważne jest przygotowanie rodziców, też pomoc tym rodzicom w tym, jak zareagować na to, co z tym zrobić, żeby właśnie już ich jakoś wprowadzić do tego, jak uprawomocnić emocje młodego człowieka, jak pokazać, że one są ważne, jak pokazać nie tylko młodemu człowiekowi, ale osobie, która się okalecza, że to jej emocje, jej przeżywanie, jej myśli są ważne, zrozumiałe, że ona ma prawo przeżywać te emocje, a z drugiej strony, żeby też, żeby tej osobie pokazać, że samo okaleczenie to nie jest sposób poradzenia sobie, jakby nie jest to sposób najlepszy, czyli że tego sposobu nie tolerujemy, że tego nie akceptujemy. Nie, że akceptujemy emocje, akceptujemy cierpienie, staramy się zrozumieć to cierpienie, ale okaleczenia czy próby samobójczej nie tolerujemy. To nie jest coś, na co chcemy się zgodzić. To nie jest to, na co chcemy pozwolić. I to też jest uprawomocnienie pokazujące, jak ważna jest dla nas ta osoba, bo nie chcemy pozwolić, by zginęła, by umarła, czy też by robiła sobie krzywdę. Tak, więc jakby uprawomocnienie tego, co prawomocne, uprawomocnienie tego, że ta osoba przeżywa cierpienie. I tego uczymy, i tego uczą się rodzice w trakcie też treningu umiejętności tego wielorodzinnego na przykład. Tego uczą się bliscy osób dokonujących samookaleczeń na treningach Family Connections. Więc jest wiele miejsc, gdzie możemy się tego nauczyć. Zwykle, niestety, często brakuje już czasu, miejsca na to w gabinecie, czy psychiatry, czy psychoterapeuty. Staramy się to robić, staramy się te umiejętności przekazywać, być dostępni dla rodziców, ale ja już często też dostawałem sygnały, że jestem za mało dla nich dostępny, że za bardzo skupiam się na przykład na młodej osobie, a rodzice czują się pominięci. I ja to rozumiem właśnie, bo potrzebują tego wsparcia, potrzebują tych informacji, a opanowanie czasem kryzysu z młodą osobą zajmuje nam całe spotkanie godzinne i już nie ma czasu, żeby dłużej porozmawiać też z rodzicami. Więc jakby tu jest ważne pytanie, czym jest to unieważnienie, bo jakby nawiązanie już do tego, co ja powiedziałem o uprawomocnieniu, tylko nie wiem, czy Olga, ty masz coś do dodania na temat tego właśnie tej dyskusji na czacie o tym, co ja powiedziałem przed chwilą, o tym, że informujemy.
Myślę, że nie. Myślę, znaczy, oczywiście tutaj mogę tylko dodać, że nie wchodzimy w takie pakty tajemnicy, tak, że ktoś się samookalecza i ja kryję to, że się samookaleczasz. Po prostu w to nie idziemy, bo to jest zagrożenie twojego życia i zdrowia. Jeszcze a propos tego rysunku z Himalajami, który już wyłączyłam, te umiejętności, tak, radzenia sobie, których uczymy na treningu umiejętności, mają za zadanie pomóc sprowadzić nas z tych Himalajów w bezpieczny sposób, tak, tak żeby tymi emocjami, które są bardzo silne i wydają się nie do przeżycia w taki bezpieczny sposób, żeby to umożliwić i żeby nauczyć zejścia już później z Alp w te Tatry i z Tatr w Bieszczady. Kolejny slajd dotyczy właśnie unieważniania i samounieważniania i właściwie oczywiście możemy się zastanawiać, dlaczego unieważniamy, tak? Dlaczego rodzice często unieważniają, dlaczego na jakiekolwiek emocje słyszymy nie przesadzaj, tak? Nie narzekaj. Czyli odrzucamy na przykład w ten sposób. Nie zakładamy, że ktokolwiek ma złe intencje, tak? My często jesteśmy nauczeni tego, że w taki sposób reaguje się na cudze emocje. Z jednej strony może być tak, że obawiamy się, że kiedy odniesiemy się do smutku, do złości bezpośrednio, to nasze odniesienie się, czy takie stworzenie przestrzeni do wyrażenia tego nasili te emocje u tej osoby, więc tak naprawdę w dobrej wierze próbujemy, tak jak potrafimy, te emocje wyciszyć, mówiąc nie przesadzaj, nie przejmuj się, będzie dobrze. Z drugiej strony możemy nie mieć miejsca w sobie, żeby cudze emocje przyjąć na siebie w tak bezpośredni sposób, bo też na przykład tak jesteśmy nauczeni. Coś, co jakoś ja zauważam też w gabinecie, to jest to, że często pojawia się to słowo nie narzekaj. I paradoksalnie mamy takie studia, takie badania pokazujące, że jako społeczeństwo my lubimy narzekać, tak? To nie jedno badanie to pokazało, natomiast paradoksalnie, kiedy wyrażamy swoje emocje wprost, często możemy spotkać się z taką reakcją. Przepraszam za to miauczenie, ja mam kota, który się uaktywnił. Często możemy się spotkać z takim, no nie narzekaj, tak? Narzekanie nie jest okej, więc mamy takie pomieszanie z poplątaniem często i z tym spotykają się nasi pacjenci, kiedy uczą się też mówienia o swoich emocjach wprost. Ale coś, co chyba również wybrzmiało na poprzednim wykładzie, że to nie jest tak, że ci rodzice, tak, nie mają swoich doświadczeń, tak, że w ogóle my mamy swoje doświadczenia, kiedy zostajemy rodzicami, przenosimy je później na dzieciaki. I po prostu jeśli my byliśmy unieważniani i jesteśmy nauczeni tego unieważniania, to unieważniamy dalej, bo po prostu nie wiemy jak inaczej. Proszę Paweł. Przed chwilą przyglądałem się też temu, co dzieje się na czacie, ale co chciałem tutaj jeszcze powiedzieć na temat unieważniania, to też za dużo myśli naraz, przepraszam. Są różne typy tego unieważniania. Mamy trzy typy unieważnienia, bo i z różnych powodów one mogą wynikać. Czyli właśnie takie, to o czym powiedziałaś, takie odrzucanie. Odrzucanie myśli, uczuć i zachowań danej osoby. Nie płacz, czyli odrzucamy to zachowanie. Nie przejmuj się. Widzę, że musimy powoli kończyć, ale spokojnie, jeszcze to dokończę, bo myślę, że to jest ważne. I to wynika właśnie, tak jak powiedziałaś, z tego, że wydaje nam się, że możemy jakoś za bardzo nasilić te nieprzyjemne emocje tej osoby, którą unieważniamy, a przecież jeśli tak robimy, to coś, co może się dziać z tą osobą, która często słyszy, że jej myśli, jej uczucia, że ona nie czuje tego, co czuje, nie myśli tego, co myśli, że jej zachowania to nie jakby są niedopuszczalne i że zachowuje się nie tak, jak powinna się zachowywać. Co buduje to w tej osobie? Z drugiej strony myślę, że chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ czas nam się kończy, ale na coś ważnego, co ja zaobserwowałem od samego początku, od kiedy mam dzieci, od kiedy zacząłem się interesować tym, jak dzieci wychowywać i jak z nimi, właściwie nie tyle wychowywać, jak nawiązywać z nimi relacje, to jest ogromna literatura na ten temat i to uprawomocnienie, właśnie przeciwność, coś przeciwnego dla unieważnienia, jest ważnym elementem dialogu w książce Gordona, jak ona się nazywa? Teraz mi umknęła nazwa tej książki. Druga książka. Bez porażek?
Wychowanie bez porażek. Tak, ten dialog, który tam występuje, już jest taką próbą uprawomocnienia tak naprawdę, tak? Więc jakby gdzieś według mnie coś w tym jest. Dalej, non-violent communication, NVC. Więc jakby też kursy pokazują, jak dziecku pozwolić odczuwać emocje. Słucham? Ja chciałabym jeszcze jedną rzecz, jeśli czas nam się kończy, bo myślę, że jest bardzo, bardzo ważna. Też o niej rozmawialiśmy, przygotowując się do wystąpienia. Szanowni Państwo, że rodzice bardzo często czują się obwiniani, tak? To jest ta pierwsza część, że w ogóle praca z rodzinami często zaczyna się od tego, że schodzimy z pojęcia winy, tak? Ewentualnie możemy szukać przyczyny, żeby zrozumieć mechanizm i móc pomóc, ale tutaj uwrażliwiam, tak, że to nie jest kwestia winy. My tu możemy mówić o różnych zależnościach, czy tego, jak wpływamy na siebie nawzajem i jak to tworzy nam relacje, ale schodzimy z pojęcia, że to moja wina, to twoja wina, bo to nas daleko po prostu nie zaprowadzi. Możemy sobie powiedzieć, ja bym tego nie rozpatrywał w kategorii winy, i starajmy się tak na to nie patrzeć. Również jeśli chodzi o samą winę, właściwie ona może tak naprawdę nasilać problem i utrudniać nam właśnie. Ktoś już to nawet w komentarzu wrzucił, że to utrudnia pomoc dziecku, jeśli będziemy obwiniać siebie, jeśli będziemy obwiniać dziecko, jeśli dziecko będzie obwiniać nas, obwiniać siebie. Naprawdę żadna konfiguracja obwiniania nie jest skuteczna. To też się pojawia na Family Connections, dokładnie ten temat przynajmniej. Pamiętam z prowadzonych. Ale tak, szanowni Państwo, człowiek nie jest kotletem. Nawet jak coś się przypaliło, to nie wszystko stracone raz na zawsze. Także nawet jeśli wydaje nam się, że jakaś relacja jest nie do uratowania i więzi już nie będzie, to wcale tak nie jest. Więź można zbudować zawsze. Mimo, że warto od początku dawać dziecku poczucie, że jego emocje są ważne. Ma prawo do tych emocji, ma prawo do tych myśli, które ma. Nawet takich najbardziej różnych od naszych przekonań, że ma do tego prawo, to jeśli w pewnym momencie się zreflektujemy, że nasze dotychczasowe działanie nie było skuteczne, możemy je zmienić. My możemy zmienić, my dorośli też jesteśmy, my rodzice też jesteśmy elastyczni. Dzieci oczywiście dużo bardziej od nas, ale my też jesteśmy w stanie zmienić swoje postępowanie. I mimo, że to my nie jesteśmy winni, to my możemy postarać się bardziej, by stworzyć lepszą relację z naszymi rodzicami. Kolejne tytuły książek, które już tutaj podrzucę jeszcze. Bardzo próbują ci przerwać. Chcę się wejść, żeby zakończyć. Ja mam taki absolutny dylemat, bo nie chciałabym wam przerywać i wiem, że to są bardzo ważne treści, ale już mi w głowie po prostu się narodził pomysł, że nagramy webinar dodatkowo dla wszystkich, którzy chcieli wyjaśnić. To bardzo przepraszam, ale mógłbym tak gadać godzinę. Nie chcę mówić o tych kotletach, bo wspaniała biologiczna metafora. Ale jednak czas nasz nieubłaganie dzisiaj, no nadwyrężamy go, próbujemy tutaj zagiąć jakoś czasoprzestrzeń, ale się nie udaje, a kolejni paneliści czekają i jak wiecie, w terapii dialektyczno-behawioralnej ważne są te cztery tutaj takie tryby, tak, jest ważny coaching telefoniczny, jest ważna terapia indywidualna, jest ważny zespół konsultacyjny, o którym było w środę, ale no nie mniej ważny, a jednak bardzo ważny, jak nie najistotniejszy trening umiejętności grupowych. I chcielibyśmy zachęcić do korzystania z takiego treningu, dlatego musimy o tym porozmawiać z kolejnymi osobami. Obiecuję wszystkim Państwu, że wymyślimy coś, żeby tutaj Panią Olgę i Pawła jeszcze móc, powiem brzydko, wykorzystać. Może jakiś webinar nagramy, być może jakieś kolejne spotkanie live, skoro już teraz potrafimy live'a obsługiwać. Ale też wymyślimy, bo wydaje mi się, że zarówno spotkanie z Bartkiem przed chwileczką, jak i z Państwem tutaj no, wymaga do powiedzenia i jeszcze takiego troszeczkę rozciągnięcia w dłuższym czasie. Obiecujemy dla wszystkich Państwa, a teraz dziękuję bardzo, Pawle, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Ważne rzeczy. Teraz zapraszam Anetę, członka zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej, dialektyczno-behawioralnej. Anetę Smolińską-Kot, która poprowadzi panel dotyczący treningu umiejętności. Dla wszystkich Państwa z powrotem bohater Bartłomiej Taurogiński wrócił do nas. Alicja